Shannen Doherty. Amerykańska aktorka. Odtwórczyni roli Brandy Walsh w operze mydlanej dla młodzieży Fox Beverly Hills 90210-19-90-94-90210-2008-2009 IBH 90210-2019 rok. Występowała jako Prudence Halliwell z serialu Fantazy DWB Czarodziejki 1998-2001. Urodziła się w Memphis w stanie Tennessee jako córka Johna Thomasa Doherty'ego Jr. i Rosy Elizabeth z domu Wright. Jej ojciec był pochodzenia irlandzkiego, a matka pochodzenia angielsko-szkockiego. Wychowywała się ze starszym bratem Seanem, Ur. 26 listopada 1967 roku. W 1978 roku, gdy miała 7 lat, jej rodzina przeprowadziła się do Los Angeles. W szkole L.A. Baptist High School, L.L.I.S. Francais dobrze się uczyła. Zagrała w szkolnym przedstawieniu Królewna Śnieżka. Mając 10 lat, zadebiutowała w serialu NBC Ojciec Murphy, Father Murphy, 1981 rok. Rolą Drusilli zwróciła na siebie uwagę Michaela Landona, który zaproponował małej Shannen udział w ostatnim sezonie serialu Domku na Prairie, gdzie wcieliła się w rolę Jenny Wilder. Po raz pierwszy zagrała na dużym ekranie w komedii Rowena Howarda Nocna Zmiana, Night Shift, 1982 rok, u boku Henry'ego Winklera, Michaela Keatona i Shelley Long. Jej głosem mówiła także Teresa w animowanym filmie dla dzieci Tajemnica Izby, The Secret of Nim, 1982 rok. Potem brała udział gościnnie w serialach, w tym stacji CBS Magnum, 1983 rok, z Tomem Selleckiem, produkowanym przez ABC Airwolf, 1984 rok, a także telefilmie Błogosław Wszystkim Dzieciom, 1984 rok, Michaela Landona. Reżyser zaprosił ją do wzięcia udziału w zdjęciach do Autostrady do Nieba, Highway to Heaven, 1985 rok. Niedługo potem aktorka zagrała w produkcji kinowej, partnerując Sarah Jessica Parker i Helen Hunt na planie komedii Dziewczyny chcą się bawić, Girls Just Want to Have Fun, 1985 rok. Jako Chris Witherspoon pojawiła się potem w kolejnym serialu NBC Our House, 1986-88, zagrała także epizod w serialu Outlaws. W czarnej komedii dla nastolatek Śmiertelne zauroczenie, Heathers, 1988 rok, wcieliła się w postać Heather Duke z Winoną Ryder w roli głównej. Producent Aaron Spelling zaproponował aktorce udział w przedsięwzięciu, które przyniosło jej największą popularność. Na plan serialu Beverly Hills 90210 Doherty trafiła w 1990 roku. Zagrała rolę Brandy Walsh, bliźniaczej siostry Brandona Walsha. Z serialu odeszła po 4 latach. Według producenta Aarona Spellinga przyczyniły się do tego konflikty Shannen z partnerami na planie, a także nieustanne spóźnienia aktorki. W czasie pracy na planie serialu Beverly Hills 90210 wystąpiła w telewizyjnych produkcjach Dreszczowcu ABC Opętana, Obsessed, 1992 rok, z Williamem Devane i Louis Chillis, serialu przygodowym Disney Channel The Secret of Lost Creek, 1992 rok, z Dabsem Greerem i Donem Shanksem oraz Freeze Frame. 1993 rok, jako początkująca dziennikarka, która odkrywa skandal, przez co jej życie staje się zagrożone. Niewiele brakowało, by z powodu aroganckiego zachowania Doherty reżyser William Friedkin zrezygnował z niej podczas kręcenia dramatu Showtime Ciupołamacze, Jailbreakers, 1994 rok, z Antonio Sabato Jr. Jednak aktorka ostatecznie zagrała w filmie główną rolę. Potem pojawiła się w telewizyjnym dreszczowcu erotycznym Pokusa, Blindfold, Acts of Obsession, 1994 rok, z Judem Nelsonem i Michaelem Woodsem, Horrorze na pograniczu śmierci, Almost Dead, 1994 rok, oraz jako Renée Mauger w komedii Kevina Smitha Szczury z supermarketu, Mallrats, 1995 rok. Wciąż grała przede wszystkim w filmach telewizyjnych, w tym w biografii CBS Robert Kennedy i jego czasy, Robert Kennedy and His Times, 1985 rok, wcieliła się w Kathleen Kennedy, sensacyjnym Loteria Śmierci, The Ticket, 1997 rok, z Jamesem Marshallem, dramacie NBC Jacka Bendera Przyjaciele do końca, Friends till the end.
1997 rok, jako Heather Ramley, dreszczowcu CBS sypiając z diabłem, Sleepin' with the Devil. 1997 rok, z Timem Mathesonem i Bonnie Bartlett jako pielęgniarka Rebekę Dubrowicz, córka polskich emigrantów. W 1998 po raz kolejny pojawiła się w produkcji Aarona Spellinga, gdy zaproponowano jej rolę Prue Halliwell w serialu Czarodziejki. Po trzech sezonach, 1998-2001, zrezygnowała z udziału w tej produkcji. W telewizyjnym horrorze ABC Diabelskie Gimnazjum, Satanes School for Girls, 2000 rok, z Kate Jackson wystąpiła w podwójnej roli jako Beth Hammersmith i Karen Oxford. Niedługo potem gościnnie pojawiła się w komedii Kevina Smitha Jay i Cichy Bob kontratakują, Jay and Silent Bob Strike Back, 2001 rok, i wzięła udział w zdjęciach do telewizyjnego dreszczowca Inny Dzień, Another Day, 2001 rok. Rok później przypadła jej w udziale główna rola w przeznaczonym na rynek wideo dreszczowcu Portrait, The Renderin, 2002 rok, komediodramacie biograficznym Piekło na obcasach, Hell on Hills, The Battle of Mare Kay, 2002 rok, z Shirley MacLaine i Parker Posey oraz dreszczowcu Okno Strachu, Nightlight, 2003 rok. W 2003 roku powróciła do telewizji. Wystąpiła w kilku odcinkach Scare Tactics, jesienią następnego roku dołączyła do obsady opery mydlanej Fox Gorące Hawaje, North Shore, 2004-2005 i zagrała Aleksandrę Hudson. Serial zdjęto już po pierwszym sezonie. Doherty próbowała więc dostać kolejną rolę w produkcji telewizyjnej. Dołączyła do obsady serialu CBS Miłość z O, Love, Incorporated 2005 rok, jednak z odtwarzanej przez Shannon postaci, Swatki, zrezygnowano już po odcinku pilotowym. Następnie wcieliła się w rolę młodej naukowiec Faith Clevel w telefilmie Kategorii 7, The End of the World, 2005 rok. W 2006 roku przyjęła propozycję poprowadzenia reality show dla amerykańskiej telewizji kablowej Oxygen, w którym miała pomagać uczestnikom wyrwać się z toksycznych związków. Od 22 do 30 marca roku 2010 brała udział w 10. edycji Tańca z Gwiazdami. Jej partnerem tanecznym był Mark Bales, zajęli 11 miejsce, ostatnie. Aktorka grała w filmach i serialach np. Nocna Zmiana, Szczury z Supermarketu, Alf Loves a Mystery, Naga Broń 33, Ostateczna Zniewaga, Dziewczyny Chcą się Bawić, Domek na Prerii, Jailbreakers. Oraz grała w Beverly Hills, 90210. Spotykała się z Bob Brinkmanem, 1990 rok, Evanem Musikantowem, 1991 rok, Chrisem Foufasem, od marca 1991 roku do grudnia 1992 roku, 9, Jasonem Priestlym, w sierpniu 1991 roku, 9, Markiem Slaughterem, 1992 rok, Markiem Wahlbergiem, we wrześniu 1992 roku, muzykiem Motley Crue Vinceem Neilem, 1993 rok, właścicielem firmy kosmetycznej Max Factor Dinem Factorem, 1993 rok, i Judem Nelsonem, w kwietniu 1993 roku. Kilka tygodni po zapoznaniu z aktorem Ashleyem Hamiltonem, 24 września 1993 roku wzięła ślub. Byli razem gośćmi Saturday Night Live, 1993 rok. Małżeństwo jednak nie trwało długo, gdyż Doherty złożyła pozew o rozwód po zaledwie 5 miesiącach. 7 listopada 1994 roku oficjalnie rozwiedli się. Związana była z producentem i reżyserem telewizyjnym Robem Weissem, 1995-1996, i Julianem M. Cemachonem, 2001 rok. W sierpniu 2001 roku związała się z zawodowym graczem w pokera i bokserem Rickiem Salomonem, za którego wyszła za mąż 25 stycznia 2002 roku, lecz 16 maja 2003 roku ich małżeństwo zostało anulowane.
Od września 2004 roku do stycznia 2005 roku spotykała się z Jasonem Pomerang, właścicielem 60 Thompson Hotel na Manhattanie. W listopadzie 2008 roku poznała producenta filmowego i fotografa Kurta Isfarienko. Pobrali się 15 października roku 2011. Od stycznia 2023 roku para była w separacji, a w kwietniu tego samego roku Doherty złożyła pozew o rozwód. W marcu 2015 roku zdiagnozowano u niej raka piersi. W lutym 2016 roku ujawniła, że leczyła się antyestrogenowo, by zmniejszyć guza i tym samym umożliwić leczenie za pomocą lumpektomii oraz uniknąć usunięcia piersi. Ze względu na obecność wielu guzów, lumpektomia nie była możliwa, więc w maju 2016 roku usunięto jej jedną pierś. Dzięki operacji wykryto przerzuty do węzłów chłonnych. Rak okazał się bardziej zaawansowany niż wcześniej sądzono, dlatego po operacji Doherty przeszła chemioterapię i radioterapię. 29 kwietnia 2017 roku ogłosiła, że nowotwór jest w stanie remisji. W styczniu 2023 aktorka poinformowała o przerzutach nowotworu do mózgu. Shannen Doherty zmarła 13 lipca 2024 roku w wieku 53 lat.